zápasu sme sa tak nekoncentrovali, potom sme to už ako tak začali rozbiehať a najviac sme začali makať asi v tej tretej štvrtine a tú štvrtú sme boli nekoncentrovaní znova a sme to pokazili. Mali sme hlavne veľa strát, nepadalo nám a strašne sme strácali lopty. No presne, nadviažem na tú poslednú vetu, čo si povedal, strácali sme lopty, mali sme v zápase 26 strát, čo je oproti minulému 9 strátam obrovský prepad a vlastne toto rozhodlo, hej, vynikajúci vstup do zápasu. Vedeli sme presne, už máme okúkaný kto čo ako hrá, Super Bowl, samozrejme kvalitatívne úplne inde ako my sme zatiaľ aj v individuálnych činnostiach. Rozhodli 26 strát, stráca koncentrácie hlavne v tretej štvrtine a rozhodla aj úspešnosť trestných hodov 34-11, teda 11-34, takže tieto faktory ovplyvnili ten zápas, ale nemôžem chalanom zazlievať, že bojovali, že nehali na polobohu naozaj všetko. Vyhrálo v tomto prípade kvalitnejší tým. Zagrali sme dobrý meč v obrane. Przeciwnik na początku postawił trudne warunki, trafiali dobrze za 3. Trochę zbiórka dzisiaj zawodziła, lecz w drugiej połowie zaczęliśmy grać swoje. Może trzecia kwarta też trochę była słabsza, ale ogólnie myślę, że mecz był dobry. Trzeci mecz turnieju, trochę wiadomo, to jest to taki kumulacja, zawsze te trzecie mecze są takie troszkę kryzysowe. Natomiast w turniejach przede wszystkim ważna jest koncentracja zawodników od początku do końca. Miałem wrażenie, że na początku meczu moi zawodnicy byli trochę tacy zdekoncentrowani, chyba troszkę zlekceważyli przeciwnika. Przeciwnik dobrze się postawił na początku, no ale później jednak przewaga chyba trochę umiejętności, a przede wszystkim warunków fizycznych wzrostu zadecydowała o tym, że była zbiórka kontra. Parę dobrych akcji. Często mówię, nie sztuką jest dobrze grać i wygrać, ale trochę słabiej, ale też wygrać. No i w odpowiednim momencie zafunkcjonowała niezła obrona, trochę przechwytów, łatwe punkty, no i zwycięstwo. Ale za chwilę gramy następny mecz, także trzeba się skoncentrować, zmobilizować i do przodu.